Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo przeserdecznie. Słuchajcie, mamy dzisiaj 31 grudnia. W chwili kiedy to nagrywam jest 27 grudnia, a więc nagrywam to w twoje urodziny, tak więc życzę samemu sobie 100 lat, jakkolwiek by to nie brzmiało. Warto byłoby chyba podsumować ten rok. To nie będzie długi film, od razu mówię, będzie to też super pocięty film, dlatego że ostatnimi czasy trochę wypadłem z wprawy, jeżeli chodzi o nagrywanie i często muszę jak to się mówi złapać myśl a więc żebyście mieli spójną wypowiedź żeby nie było tych e, -E, e i innych takich zacięć to będę ciął ten materiał tak więc będziecie mogli zauważyć też zmianę perspektywy a przynajmniej będę się starał żeby była zmiana perspektywy bo nagrywam tutaj swoim aparatem lustrzanką a z tej strony nagrywam telefonem a więc będziecie mieli dwie perspektywy trochę eksperymentuję jeżeli chodzi o format nagrywania tak więc co ja mogę Tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o rok 2023. Rok 2023 bym ujął krótko, naprawdę bardzo krótko, ponieważ nie ma tutaj co za wiele się wypowiadać. Mógłby to być lepszy rok, ale uważam, że nie był też taki zły. Bardziej mam do siebie żal o rzeczy, które chciałem zrealizować, a ich nie zrealizowałem, bo wyszły różne tam sytuacje, które trochę mi na to nie pozwoliły, troszeczkę mi się plany pozmieniały i tak można by powiedzieć, że myślenie w niektórych w kwestiach mi się troszkę zmieniło. Jeżeli chodzi o nagrane let's play, e, no to w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie. Tu chyba postaram się przynajmniej w montażu kleić wam, ile udało mi się let's play nagrać i zrealizować. To tak naprawdę w tym roku zaliczyliśmy jedną wielką porażkę, nawet bym mógł rzec, że totalną porażkę, ponieważ 11 let's play tylko udało mi się przez cały rok zrealizować. Ponieważ miałem wiele planów, żeby robić różne serie, ale gdzieś tam po drodze wydarzyły się różne rzeczy, które sprawiły, że tego nie zrobiłem, raczej już tego nie zrobię. Ale o tym będzie za jakiś czas materiał, gdzie tam wszystko wam wyjaśnię. Co, jak, jak i gdzie. Mam trochę do siebie żal, bo miałem w planach nagranie kilku fajnych naprawdę serii, ale przez to, że życie osobiste troszeczkę zweryfikowało mnie i musiałem. Myślałem, że ogólnie dam radę pogodzić y, pracę i inne tego typu rzeczy z y, tym co robię. Okazuje się, że jednak nie udało mi się tego pogodzić. Plus wleciało coś, co trochę byłem świadom, że prędzej czy później to wleci, a mianowicie trochę wypalenie. Totalne wypalenie wleciało, jeżeli chodzi o twórczość. No i mogę tylko tyle powiedzieć, że mam o to do siebie żal. Wiem, że się powtarzam, ale mam trochę o to do siebie żal, bo chciałem, żeby troszkę to inaczej wyglądało, ale no wyszło też inaczej, no najwidoczniej tak musiało być. Mogę obiecać, a przynajmniej postarać się obiecać, że rok 2024 będzie przełomowy. Będzie to w ogóle rok pełen zmian, ponieważ za, będziecie mogli to zaobserwować. Co się ciekawego zmieni u mnie, a myślę, że się sporo zmieni. Bo jak wiecie, w 2024 roku będziemy obchodzić dziesięciolecie tego kanału. Tak więc, no jakby nie patrzeć... Trochę stary już jestem. Można by powiedzieć, że ponad 10 lat temu rozpocząłem przygodę tutaj na YouTubie, i jak mam porównać siebie te 10 lat temu, powiedzmy, a do siebie teraz, no to tak wydaje mi się, że te 10 lat temu miałem więcej energii, niż mam obecnie. Starość, nie radość, jak to mawiałem. No, 26 lat to troszeczkę. No, już stary jestem, nie oszukujmy się. Już wiecie, tu gdzie niegdzie zaczynam siwieć. Więc może w przyszłym roku zobaczycie mnie takiego całego białego na głowie, jak wiedźmin, no nie? Taki żarcik może troszeczkę nietrafiony, ale może ktoś się uśmiechnął. Jeżeli ktoś się uśmiechnął, to fajnie, jeżeli ktoś się nie uśmiechnął, no to, no to trudno, jak to się mówi. Co bym chciał zmienić w roku 2024? Przede wszystkim troszeczkę pójść w content vlogowy i porobić troszkę takie różne rzeczy. Chciałbym bardzo się w tym zrealizować, ponieważ myślę, że teraz mam do tego odpowiedni sprzęt. Mam tutaj mikrofon, no, mam nadzieję, że nie było tego słychać. Mam lustrzankę, mam swój telefon, ewentualnie mogę pożyczyć jeszcze jeden aparat i będziemy jakoś się realizować, na pewno te zmiany zauważycie jeżeli chodzi o miniaturki, bo myślę, że będziemy aktualizować miniaturki nawet do starych filmów sprzed iluś lat, ponieważ YouTube bardzo często lubi robić tak zwany algorytm szok, lubi polecać stare materiały tak randomowym osobom i one wyświetlają się na głównej, a jako, że trzeba się dostosowywać troszkę do standardów YouTube'a, żeby kanał nie był zakopany, to myślę, że niektóre stare filmy dostaną swoją aktualizację w postaci nowych miniaturek, i niektóre też nowe filmy dostaną aktualizację w postaci nowych miniaturek, ale to myślę, że przyjdzie na to czas, na razie jeszcze się tym nie zajmuję no bo musiałbym tak naprawdę zaktualizować 2500 albo 600 filmów, coś takiego 2500 albo 600 filmów i tak to jest yy, mało bo tych filmów było o wiele więcej ale do tego też przejdę za jakiś czas ponieważ kilka filmów, nawet kilkanaście musiałem dać na prywatne, niektóre musiałem nawet pokasować głównie pokasowałem te, które były takimi audiologami, gdzie leciała se muzyka yy, tam był tylko tekst w zasadzie i one trochę już były po latach nie aktualne, a często zdarzało się tak, że jakiemuś randomowemu widzowi się to na głównej wyświetlało z jakiegoś powodu więc postanowiłem czegoś takiego już nie trzymać na kanale, bo można mieć oczywiście do tego sentyment no ale no, ja tam nic szczególnego nie wyjaśniałem, poza tym, że leciała muzyka z jakiejś gry i był tekst na czarnym tle, w ogóle nawet w jakości 720p, a jak wiemy YouTube w ostatnimi czasy bardzo psuje jakość opłaca się bardziej nagrywać w 4K niż w jakości 1080p, bo nawet jakość 1000 180p, wygląda dzisiaj no nieciekawie, patrząc na standardy, jakie się zmieniły. I wiecie, to może zabrzmieć bardzo śmiesznie: no bo ja zawsze wywodziłem się z tego, że ja bardzo nie lubię kasować filmów, bo lubię pamiątkę zostawiać. Natomiast powód, dlaczego niektóre filmy musiałem dać na prywatne, pokasować niektóre, no to tak jak mówię, w przypadku audiologów, no to myślę, że tutaj taka nostalgia to taka trochę średnia, bym powiedział. Natomiast co do niektórych serii, no to tutaj pozmieniały się pewne rzeczy, bo jak wiecie, YouTube zmienia swoje wytyczne, zmienia swoje, no, no zmienia wytyczne, ta, tak, dobrze powiedziałem i przez to nie chciałbym, wolałbym bardzo uniknąć sytuacji, gdzie na przykład dostaję strajka albo jakieś tam jakieś ograniczenie za to, że na przykład w filmie sprzed iluś lat powiedziałem to, co dzisiaj nie jest zgodne z standardami platformy i będę ponosił z tego tytułu konsekwencje. W szczególności, że już kiedyś na kanale miałem strajka na tym kanale. I to było w sytuacji, kiedy zrobiłem to z własnej głupoty, oczywiście, no bo z, z czyjej innej. Zrobiłem streama, gdzie chciałem pobawić się troszeczkę w Naruciaka i pokomentować jakieś paradokumenty. I jako, że wtedy byłem głąbem, mając lat 21, czekajcie, to było 2018, ja z, słaby z matematyki jestem, to było, y, możecie sobie policzyć, to 5 lat temu było, no to. Tak, 21 miałem, no. no. to chciałem pobawić się w takiego, trochę obśmiać. No i jako, że odpaliłem serial z Polsatu, to Ipla niestety w 15 minut mnie namierzyła i dostałem bana na dwa miesiące i nie mogłem streamować i wtedy, no, było smutno troszeczkę. Więc wolałbym takich sytuacji uniknąć, ponieważ, no wiecie, to, że ja tam x lat temu była wolna Amerykanka, chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę, natomiast wolę jednak kontrolować to, co jest na moim kanale, bo nie chciałbym później... Mieć z tego tytułu konsekwencji, bo jednak zależałoby mi na regularności, w szczególności, że ja się troszeczkę z tą regularnością w tym roku wysypałem i, i troszeczkę tego żałuję, bo mogło to zupełnie inaczej wyglądać, a wygląda to, jak wygląda. Też chciałbym przeprosić troszeczkę za leniwe święta w moim wykonaniu, no bo trzeci raz ogrywam ten sam tytuł, mianowicie Hugo Gwiazdkową Przygodę. Planowałem coś innego, ale no niestety jako że nie miałem żadnego pomysłu to chciałem po raz ostatni już na tym kanale ograć to, bo raczej do tej gry nie będę wracał. Mimo, że mam do niej ogromny sentyment to jednak trochę drażni mnie to, że minigierki się powtarzają, a ja jednak wolałbym coś troszeczkę nowszego. Poczekajcie sekundkę, sprawdzę czy to się aby na pewno nagrywa. Nagrywa się 10 minut i 15 sekund, ładny czas. Nie wiem szczerze jak, jaki długi będzie ten film. Podsumowanie tego roku myślę, że... Można, mógłbym zakończyć tak naprawdę zdaniem tym, którym rozpocząłem, a więc miało być inaczej, wyszło inaczej. I liczę na to, że rok 2024 trochę to wynagrodzi i jednak gdzieś bardziej zabiorę się za ten temat trochę poważniej i troszkę wezmę dupę w troki tak zwane, jakoś to, jakoś to ogarniemy, co nie? Na pewno będę chciał troszeczkę urozmaicić kanał, żeby coś też nowego się pojawiło, bo ja nie chcę się tylko ograniczyć do jednego kontentu. Uważam, że w tych czasach powinno się troszeczkę eksperymentować i realizować się w troszkę inny sposób, a nie jeżeli tylko opierać kontent na jednym patencie, który już de facto robię ponad 10 lat. Nie, ponad 10 lat, 10 lat, zaraz, co ja w ogóle gadam, widzicie? Ponad 10 lat byłoby, gdyby to był, nie wiem, czerwiec 2024. No nic to, czego mogę sobie życzyć, to już powiedziałem. Myślę, że wy mnie też w jakiś sposób dopilnujecie z tą regularnością. Mam kilka projektów, które chcę zrealizować. Mam nadzieję, że się to uda. A co do serii, które nagrałem, no to jedyne nad czym ubolewam, to troszkę tym maratonem Need for Speedów którego obiecałem, że zrobię, a jednak skończyło to się na dwóch grach. O tym również będzie w filmie, który szykuję już od dłuższego czasu, ale nie mogę się za niego zabrać, bo ja mam taki problem, który, który niestety mi towarzyszy od bardzo dawna, mianowicie, że ja nie potrafię myśli zebrać o, to, o, o ostatnimi czasy. I ja piszę sobie nawet w notatniku w WordPadzie czy tam nawet w OpenOffice scenariusz na ten film. Tylko, że u mnie jest tak, że ten scenariusz zmienia się dosłownie co dwie sekundy. Mi się dosłownie wulkan myśli odpala, i przez to, że mam coś takiego, że mam milion myśli na sekundę, to ciągle ten scenariusz się zmienia, ciągle mi jakaś myśl dochodzi, tutaj jakaś poprawka, i przez to ja nie mogę nigdy tego filmu skończyć, a chciałbym w końcu go skończyć, bo jest to dla mnie bardzo ważny film. I myślę, że to będzie film, który też troszeczkę zmieni kanał. Ale nie chcę za dużo mówić, bo ja mam, ostat... ja mam w ogóle problem z tym, że ja mam bardzo długi język i ja potrafię się szybko wygadać, dlatego skwituję to w ten sposób, że ostatnimi czasy mam problem taki, że nie potrafię sformułować swoich myśli i przez to, i przez to właśnie jest tak, że ciągle mi dochodzi co sekundę nowa myśl, co sekundę w danej sytuacji potrafi mi się zmienić pogląd i... I to jest taki mój trochę problem. I coś jeszcze chciałem poruszyć w tym filmie? Chyba nie. Więc reasumując i podsumowując, nie był to zły rok, mógłby być lepszy, ale koniec końców jestem w miarę zadowolony, chociaż mogło być lepiej niż, niż jest, ale nad tym popracujemy. W 2024, ponieważ niestety dopadła mnie klątwa 2017 i 2018 roku, gdzie to też miałem ogromne plany na nie wiadomo co, a skończyło się w ten sposób, że mało co z tego zrealizowałem i wtedy plułem sobie w brodę i myślę, że po nagraniu tego filmu lub po prostu jutro, albo przy najbliższej okazji stanę przed lustrem i sam sobie napluję na tę brodę, bo mogłem zrobić inaczej, a wyszło jak zwykle. No nic. Będę kończył. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Szczęśliwego nowego roku. Widzimy się w roku 2024. Bo ja do tego czasu raczej wątpię, że jakikolwiek film wypuszczę. Raczej nie ma to żadnego sensu, bo i tak nic nowego nie wymyślę. Chyba, ale myślę, że raczej jest to bardziej prawdopodobne. Dobrze, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej, hej.